Szanowni Państwo, kolejna informacja to chciałbym się pokrótce odnieść do sytuacji, która miała miejsce w minioną sobotę, czyli do wypadku, w którym to fragment elewacji spowodował uraz głowy kobiety przechodzącej obok. Szanowni Państwo, no chciałbym jakby jasno i wyraźnie powiedzieć, że oczywiście ja się czuję bardzo odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w tym mieście. Nigdy nie rozgraniczam tego, co jest czyją własnością. Natomiast jakby, aby sprecyzować tą informację, bo różne rzeczy w przestrzeni publicznej się pojawiają, no to chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że jestem w kontakcie z panią inspektorem nadzoru budowlanego. Został dokonany przegląd dokumentów, czy wszystko było prawidłowo, czy terminowe przeglądy były wykonywane. I na chwilę obecną mam informację, że w tej kwestii wszystko jest w porządku. W tej chwili również trwają prace zabezpieczające, ale bardzo chciałbym jasno i wyraźnie powiedzieć, że od 1994 roku ten budynek jest budynkiem Powszechnej Spółdzielni Spożywców PSS z Połem i prawo własności wygląda tam w ten sposób, że grunt to jest użytkowanie wieczyste, ale budynek to jest własność spółdzielni i to też na nich spoczywa kwestia odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie budynku. Dobrze. Jeszcze szanowni